W niedzielę 25 sierpnia doszło do tragedii pod Płockiem. W zderzeniu Mercedesa z Volkswagenem życie stracił 21,-letni kierowca i 16,-letnia pasażerka drugiego z pojazdów. Po kilku dniach walki o życie, w szpitalu zmarła również 18,-latka podróżująca Volkswagenem. Śledczy w ostatnich dniach poruszają wątek trzeciego zaut, które mogło mieć istotny wpływ na przebieg wypadku. W sieci pojawił się pilny apel brata jednej z ofiar tragedii w Brodach Dużych. Tragedia rozegrała się w niedzielę, 25 sierpnia, na drodze krajowej nr 62 w Brodach Dużych pod Płockiem. Województwo Mazowieckie. Podkom. Monika Jakubowska z płockiej policji przekazała, że ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, iż z niewyjaśnionych na ta chwilę przyczyn kierujący. Mercedesem zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z Volkswagenem. Na miejscu zginął 21, latek kierujący Volkswagenem oraz jego 16, letnia pasażerka. Kolejne cztery osoby, w tym 18 i 22, letni pasażerowie Volkswagene oraz 68, letni kierujący Mercedesem i jego pasażerka, trafili do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Droga w miejscu zdarzenia przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Czworo młodych ludzi w niedzielę jechało na zlot fanów motoryzacji w Płocku, gdy doszło do dramatu. W czwartek 29 sierpnia napłynęły kolejne tragiczne informacje: Zmarła kolejna osoba, poszkodowana w zdarzeniu. 29 sierpnia poinformowano, że w szpitalu zmarła kolejna osoba ranna w zdarzeniu w brodach dużych. 18, letnia kobieta. Pasażerka Volkswagena. Prokuratura podała również, że pozostały stan pozostałych osób jest niezagrażający życiu. W sprawie wszczęto śledztwo. W ostatnich dniach głośno o trzecim samochodzie, który mógł mieć istotny wpływ na przebieg wypadku. 68-letni kierowca Mercedesa miał przyznać śledczym, że był zmuszony przez inny pojazd do manewru który wykonał, co ostatecznie doprowadziło do zderzenia z Volkswagenem. W pobliżu miejsca wypadku został znaleziony taki pojazd, przy czym jego kierowca był nietrzeźwy, powiedział prokurator rejonowy w Płocku Marcin Policiewicz. Na tym etapie śledztwa nie mogę natomiast potwierdzić, że pojazd ten miał związek z wypadkiem, dodał. W sprawie pojawił się pilny apel brata jednej z ofiar. Brat jednej z ofiar tragicznego wypadku w Brodach Dużych wystosował pilny apel do świadków zdarzenia. Zwracam się z ogromną prośbą do wszystkich osób, które dniu 25 sierpnia przejeżdżały przez Brody i były świadkami wypadku, w którym zginął mój brat i dziewczyna, i być. Może miały kamerki w samochodzie lub widziały auto Skoda Fabie z rejestracją CMG. Bardzo proszę o jakiekolwiek informacje. Aby winny odpowiedział za ich śmierć cytuję jego słowa serwis Panorama Płock. Mężczyzna w wystosowanym apelu w mediach społecznościowych podkreśla, że winny powinien ponieść odpowiednią karę.